Witam Was w 48. epizodzie skatecastu. Śmieszna sprawa. Jest super pogoda. W sobotę było 15 stopni. W Toruniu pewnie u Was tak samo była piękna pogoda. A ja w czwartek naciągnąłem sobie kostkę na desce. Po, po 15 minutach jazdy. No po prostu świetnie, nie? Jak nie chory, to jakaś kontuzja kostki. Ech. I teraz, nie wiem, no, dzisiaj już jest trochę lepiej, mam nadzieję, że w ciągu, nie wiem, no, najbliższych trzech dni wyjdę na deskę, bo w ogóle w czwartek wjechałem na takiej mega zajawie u nas na main spot, Aula Live. <grywki> mówię, no nie, no idę się wyjeździć konkretnie, już tam sobie ogarnąłem czas, wszystko zaplanowane i mówię, po 15 minutach, Zlądowałem na desce jakoś dziwnie, nie wykręciłem nogi, a przeszedł mnie po prostu jakiś prąd, i powoli chodzę. Kuleję na szczęście, nic nie jest złamane, skręcone. więc plus, a już to też ten ból kiedyś przeżywałem. Pamiętam w 2021 w ogóle początek czerwca to się tak poobijałem, i tak samo w ogóle chyba przez jakieś trzy tygodnie chodziłem z usztywniaczem na nodze. No, także coś czuję, że teraz pewnie to samo będzie. I ogólnie, jeśli chodzi o ten tydzień, to no, szczerze mówiąc, to był taki dość spokojny tydzień. Mało newsów. W zasadzie na ten tydzień mam dla was trzy newsy, ale zacznę od newsa, o którym zapomniałem tydzień temu wam powiedzieć. Supreme w kolaboracji z Toy Machine i to jest ciekawe, bo z, nie wiem, czy to na jakąś rocznicę filmu Welcome to Hell, który swoją drogą z miesiąc temu sobie przypominałem, ale no, ja bardzo lubię film Welcome to Hell i pod wrażeniem jestem, że Supreme robi tak, takie kolabo, pewnie wielu z skatów tak samo, jest wow, Coś takiego się dzieje. jeszcze szczerze mówiąc, ja bym przytulił tam koszuleczkę jakąś sobie. Bo mi się bardzo podobają. Pewnie tylko z tego sentymentu, że mówię, no... Ten film to... Nie wiem, może z piąty film deskorolkowy, jaki obejrzałem. Coś takiego, no... Także... Ile ma? 96 rocznik chyba? No... Także już trochę lat ma. I no... Gratuluję. Deska Baker Skateboard z odkładką Trasher Magazine. Na okładce była już legendarna Elisa Steamer. Ciekawostka, każda z desek jest przez nią podpisana. To jest ogólnie też deska, na której się nie powinno jeździć. To jest kolekcjonerka, więc jedynie co to powinna iść na ściany. Prosta deska w sumie. Kolor i na samym środku okładka. a ja, nie wiem dlaczego, ale ja jestem ogromnym fanem takich desek. Nie, Efei no, zapoczątkowało chyba coś takiego. I to się strasznie przyjęło. Takie właśnie proste grafiki. I mówię, no, ja jestem na tak i chętnie bym przyjął tutaj ma ścianę. No i news. Nick Garcia jak już wiecie odszedł z Elementa i trafił do Welcome Skateboards firmy, która hmm, robi swój dziwny kształt desek, że tak powiem. No nie wiem, no Nick Garcia szczerze mówiąc jest mi obojętny i co, no, element też dla mnie jest w ogóle firmą bezpłciową. Welcome Skateboards, no, mają swój jakiś taki swój klimat, swój styl że tak powiem. No też mi to nie robi, szczerze mówiąc. no Jak wam to robi? <laughs> Jesteście fanem Nika Garcia i cies cieszę się, że trafił do Welcome Skateboards. Dajcie znać. No i... No to mówię, no... Nie mam żadnego zdania. Jak już dobrze wiecie, Ryan Sheckler po wielu latach odszedł z Etnisa, co jest dość dziwne, ale słuchajcie, news jest taki, że trafił do marki modowej, można tak to nazwać, stworzoną przez aktora Marka Wolberga, Municipal, moni, Municipal się pisze. I ogólnie, powiem tak, w zeszłym epizodzie mówiłem, że Tori Padwill jeździ dla też jakiejś marki modowej. I no, no marki modowe poczuły po prostu kolejny zarobek. Tylko z... słuchajcie, o co tu chodzi? Ryan Sheckler na, jeśli dobrze pamiętam, na piętnastolecie swojego już... Swo swoje piętnastolecie w etnicie, Czytałem wywiad, że to był jego pierwszy... Sponsor obowniczy i dostawał już propozycje od innych firm, nie przyjął. I no i co no? Czy etnis teraz? Może Ryan twierdzi, że Etnis nie stać na niego. I stwierdził, że dobra, no, jakiś gość, który od wielu lat jest znany, zakłada sobie firmę, więc tam pewnie jakiś konkretny hajs wleci. No, domyślam się, że no wielu na to patrzy, że jednak chce so sobie zapewnić przyszłość, tylko no już Szekler nie jest pierwszą osobą, która mówi, no, że nie zrezygnuje z jakiegoś tam sponsora, bo coś tam, bo to pierwszy sponsor, czy to jego rodzina, no i tak, całkiem inaczej się to kończy, jak na przykład miałem, no, legendarna drama 2016 rok, Mark Johnson i jego odejście z Lakai do Adidasa. No to było wtedy dość głośne, ale tutaj jest trochę inna sytuacja, że jednak Shakler sam odszedł do tej firmy. No i w ogóle, jakie macie podejście do tego, że te firmy modowe wchodzą w rynek deskorolkowy, bo dla mnie to jest w ogóle nie do pojęcia i ja w ogóle tego nie kupuję. I jestem bardzo na niej. Nie powinno tak być. No. To nie jest taka typowa korowa deskorolka, jaką ja znam. No i nie wiem, no strasznie dziwna sprawa to jest. Nie popieram tego. Ciekawostki, mam dwie. Montaż, który nazywa się Britney. Tutaj ekipa jest chyba z Holandii. Tak mi się wydaje. Lekko ponad 10 minut montaż trwa. Nie będziemy go sobie tutaj omawiać, ale bardzo Wam polecam. No, nawet wrócę do niego jeszcze z trzy razy, bo strasznie mi siadł. I w ogóle najlepszym triczkiem w tym montażu jest hippie jump i szybkie oli przez ławkę metalową. I nie zlądowanie tego oli, tylko od razu robienie no komplaja z trzech czy tam czterech schodów. <grym> to jest w ogóle coś niesamowitego. No i druga ciekawostka. No to film Krzysia Gotka, ups, w końcu cały wleciał na YouTube'a, obejrzałem, no w ogóle Krzychu Poskropko, no to, to jest mistrz, nie? No, nie będę ukrywał, no ja jestem ogromnym fanem, jaram się strasznie, to jest gość, który powinien powiedzieć wam chyba, że nie ma znaczenia, Ile macie lat, po prostu jeździcie, bo jest zajawa. No. To, że krzychu jest po 40, to nie w ogóle nie, z, nie zmienia faktu, że no jest chyba, nie wiem, no największym bęgierem w Polsce. No Strasznie się jaram. No. Nie będę bo tutaj kłamał. Wow, no jestem ogromnym fanem. Rajsa Lil. Przejazd dla Nike. Danki swoje wypuściła. Bardzo fajnie. I tutaj jest jej przejazd razem z paroma ziomalami. I w ogóle na początku truja Przez Gepik. Bardzo fajna trujeczka Swoją drogą Raisa ma 16 lat. Nice. wejki frontside Showit. To jest z tego gapu. Hill flip backside Crux. Co w ogóle też jak już wiecie no. Hill na coś to jest dla mnie niepojęte. Backside No Slide, przejście na Backside Cruxa Filipe Mota, Frontside No Slide, Noli Backside Flip Out, przejechany front nose pięknie, Front Blunt, na mureczku, Dracy Nice. Noli Backside No Slide na mureczku i zaraz po tym Kickflip Backside Tail out. Również ten sam mureczek, długi. I szczerze mówiąc to no, te danki no nawet ładne są. Backside crux na różę przy schodach. Chociaż no, ja tam też nie jestem fanem jakoś tak Nike, ale danki akurat mi się podobają. Front brand na murku i hardzik z pięciu schodów. Frontside nose grind na manuala. Joli ze schodów. No i frontside Tastelite to fejki. To jest fajny triczek. To mi się bardzo podoba. I Caballeria ze schodów. Olipol 4 schodki. I Noli Backside hill z czterech schodków. Też bardzo fajny triczek. Noli Backside hill jest. Half cup no slide. Noli Backside Big Spin out. Backside No slide. Noli, noli Backside Throw It Out. Backtail to Fakie. Sekwa wjeżdża. Half cup Nose slide noli flip out. Half cup flip przez gap. To jest tak samo super half cup flip ze schodów lub przez gap. Frontside front -side lub przez gap. Switch backside, tail revert. I backside heel flip. fake -y nose grind od Filipe. Trójeczka z czterech schodków. I w ogóle coś, co mnie bardzo zdziwiło. Heelflip frontboard. To też, ale tutaj ostatni triczek. Bo to, to też rzadko widujemy, to jest ja jeszcze sekwa. No, i flipek <noise> jeszcze przed tym właśnie trickiem w szoku, i backtail na róże. I zaraz końcóweczka. backside tails light out. na róże przy schodach. Dla mnie bardzo fajny trik. Nie chcę tutaj odejmować dziewczyną. Ale jednak rzadko widywany taki trik u dziewczyn. Więc tym bardziej pod wrażeniem. Ja nie będę ukrywał, no nie umiem tego triku. <laughs> więc mówię, no tym bardziej ogromny szacunek za tą jazdę. Mimo, że szczerze mówiąc, ja jej fanem nie jestem, ale naprawdę bardzo dobrze jeździ i gratuluję, buta. Gelek Gonzalez, przejazd dla former. Jakby ktoś nie wiedział, former jest firmą Austin Gilletta. Coś tam działa jeszcze. <grymne> na początku backside board slide i backside 3.6 na flacie. Backside no slide na zaokrąglonej rurze. Ale tak można powiedzieć od strony frontu, nie od środka. Backside 180 fake nose grind I frontside 180 na Switch Front Smitha. Frontside Lip Slide również na zaokrąglonej rurze. Front lip to oli przez donicę, znaczy z donicy przez drzewo. Backside 50 na długiej rurze przy długich schodach. Wow. Tak samo grindy na rurach. Przerażają mnie. Szybkie oli. Oli przez schodnik. Oli North, schodnika w ulicę w dół, powerslidziki, Backside 50, na bureczku, lekko pod górę. Znowu mamy Backside no-slide, przejście tym razem na Backside 50, również na zaokrąglonej rurze. Kickflip Backside 50, tak samo na tej zaokrąglonej rurze. To jest dla mnie niepojęte w ogóle. Frontside 180 na switch front Smifa, Frontside 180 out. Nie wiem, no zaokrąglona rura to jest coś strasznego dla mnie. Backside Big Spin na Switch, front, na switch Backside 50, lądowanie w odjazd i jeszcze Hippie Jump przez barierkę. Frontside Nose blank Slide na banku, zejście na nose menu i Slappy 50 na krawężniczku. Hmm. Backside Board Slide na długie rurze, przy schodach. Nie wiem, backside, boardside. To jest trik, który w ogóle mi się nie podoba. Ja go nawet się nigdy nie uczyłem. Zrobiłem go może z trzy razy w życiu. Cztery. I nie wiem, no nie mogę... Podoba mi się, jak ktoś go jakoś zrobi właśnie przez długą rurę, ale... No nie wiem, nie mam jakiejś potrzeby nauczenia się go. Backside crux to fake. chodnik w dół. Jeszcze w downhill, przegięcie. Nie wiem, odjazd w ogóle w dół na switchu jest przerażający. Najeżdżany Backside 50 na rurę pod górę. I również lądowanie w ulicę w dół. To jeszcze zrozumiem, bo na, no, na lądowanie na swoją. No slide, yy, no, yy, manual, Backside 180 Switch no Manual. Jest zejście Half Cup Flipek. Także no... Krótki przejazd. Nie wiem no... Czy były tu jakieś Bengery? Chyba nie. Ale szczerze mówiąc no... Całkiem spoko się to oglądało. I w ogóle former w Polsce net był. Nie? Team tutaj Berlin, Praga chyba. I właśnie Warszawa. Austin Gillette był. Nagrali montaż, który swoją drogą... W tamtym roku był tutaj omawiany. No spoko. mam nadzieję, że będą częściej coś wrzucać. Conor Champion dla Grand Collection. Nie wiedziałem, że Grand Collection zacznie deski robić. Nice. Konor został w ogóle Pro. Slapik ruchcik na krawężniczku w dół. Hmm. Backtail na bęku. Podoba mi się, szczerze mówiąc. Nolly Backside Flip na flacie. I zaraz potem na ławetce switch Backside Smith Grind. Najbardziej przerażający grind. Truja z czterech schodów. noli Backside 180 na Swish Frontside Cruxa. switch Frontside Big Spin ze schodów. Backtail Backside back Big Spin Out. Znowu Backtail Backside Big Spin Out. switch Backside Crux Revert w bank. Null no hill flip frontside, no slide to Fakie Również w bank. Ten sam spocik Switch Oli na murek i Switch Poprowit -so na Switch Frontside Cruxa Backside 180 Fake Nose Grind. Czy kiedyś się dowiem, dlaczego to tak się nazywa? Switch Backside 5 na stole. Wade D. Fake flip, Switch Backside 5 -o. i Wade D. Jeszcze. Fake varial flip na switch manuala. Gaddem. I wjeżdża do kiosku. <laughs> Nie, no. Wade D, mega styl Switch Front Side 180, manual backside out. Switch backside, this slide. revert na mureczku. Wally od rury na Front Side 50, na murku. Front Side, no slide. Na murku, problem z ochroniarzem <grych> Backtail to fake na ławce Switch Frontside crux na ławce i Switch poprzowit na front, Switch Frontside Nose grind. również na ławeczce Switch Backside Smith, Switch Backside Out, Front blunt to fake na, na ławce Switch Backside Nose Blend i zakończenie sekwy fake hardem. I tutaj ostatni triczek właśnie z tego montażu. I krótko i na temat. I bardzo mi się podoba Elijah Bear dla fucking awesome. Teraz już tak mogę mówić. 5 <ścoughs> minut minęło. To YouTube mnie nie zbanuje. Oli przez rurę w bank. Przerażające, bo ten bank jest no straszny. Jeszcze w na ulicę, <noise> że ludzie się nie boją takich rzeczy robić, nie? To jest dla mnie szok. Elijah w ogóle do FA pasuje idealnie. Pamiętam, jak jeździł dla czoklet, jak odszedł, to mi tak jakoś dziwnie było, ale jednak no tutaj pasuje bardzo. Oli przez barierkę w bank na ulicę. I zaraz po tym wjeżdża z wypity back 3.6 Też mały bank Oli. Też podjazdu takiego małego na kruxa na śmietniku. Frontside Big spin na quaterku. Backside Crux to fakey na ogromnej barierce z banku. Backside nose Slide na zaokrąglonym murku przy schodach jeszcze nad rurą. lip. Na oparciu ławki i z wybity frontside 180 na back switch backside crux'a. Na bowl'u nie podejmuje się na strików bo wiecie, że nie, nie znam. <grytum> 50 na róże Oli z banków bank, w sumie z w quater DIY. Frontside over crux'a na ogromnej róże Psz, podjeździe, no to róża strasznie wysoka. Frontside flip przez kanał, truja, przez gap. Z wybitki przez ulicę. Potężne Oli z wybity też przez ulicę. Wchodnik w dół. Jeszcze chodnik nierówny, straszne. 50 na wprost rury. Rura w ogóle falowana przy schodach. Z bęku. 50 na barierce i jeszcze przejście pod kątem na 50 na róże w dół. Noli backside crux na róże przy schodach. Frontside over crux, noli flip out na róże. To jest tak samo no, piękna sprawa. Ogromny polżem w bank. Więc w ogóle jeszcze trudniej. Oli przez hydrant, jeszcze przez duży chodnik. Oli na Picnic Table Transfer i na, na następny piknik Frontside Noseblunt Z banku Frontside 180 na Switch 50 na barierce Backside, backside Crux na rurze przy schodach Frontside 50 też na mega wysokiej rurze przy schodach No jeszcze lądowanie przez schodnik więc tym bardziej no transferek taki jeszcze trudniej, więc wow, no taki, no mówię, no pasuje, no to taki styl właśnie deska FA. <noise> no, dobrze wjechało. Czeski Team Conversa. Montaż nazywa się Oazji. Nie wiem, czy to coś oznacza. Dajcie mi znać. Nie znam czeskiego. I chciałbym powiedzieć, że w tym montażu jeździ nasz Polak, kochany Maciek Szwajda. Wjeżdża na początku z front tail na nose many, no leaf out. Maciek był u mnie gościem i mega ziomal. Pozdrawiam Maciusia. Backside 180 fakey nose grain trippert i backside lip na plastikowej barierce. Nose Bąk na murku. fakey 3-6 pop przez murek. Pop szowit. Szybkie ori ze schodów, Blunt przejście na backtaila na banku. ori ze schodów na backside 50 na krawężniku. Noli frontside big spin lub fakie -y backside spin, <grywka> Kawaleria przez śmietnik, Nie no, Kawaleria też przez coś jest bardzo ładne, i fakie -y flipek na flacie, Power slide. Fairslide tak samo, no ostatnio jestem ogromnym fanem. No i Maciuś, Noli flip ze schodów. Frontside flip na quaterku, <noise> na donicy. Oli przez donicę, truje na flacie. I nose-many na padzie. Varial flip ze schodów jeszcze przez rurę. Kickflip-backside, tail light na ławce. I front-blunt to fejki na ławetce. Cabaleria Frontside Nose Light na ławce. Nose na ławce i najeżdżany Backtail Backside Flip Out. Najeżdżany Backtail Body Varial Out. <grym> Jeszcze wajdziej. <ID. grym> Gdzie w ogóle byliście? Maciuś, wiem, że słuchasz, także mi tutaj powiesz. Najeżdżany Backside 50 na murku w dół. Jeszcze Oli przez chodnik, na ulicę. Bardzo fajna. Truja. Piękny paryslidzik i backside crux to fakie na murku w dół. Na ulicy. Bardzo fajny spot. Kickflip z siedmiu schodów. Nice. Tutaj was ziomal. No jest dzieckiem i ile ma lat? <grym> No bo nie wygląda na 12? 13? Nice, już schody tak wali. Switchmeny. Zejście jeszcze z pięciu schodów. I Switch Hill. Z pięciu? Z sześciu? No. <grym> Maciuś potrafi, nie? Ale tutaj ziomale jego. No tak samo, mega. Poprzowit na nosemeny. Zejście w bank. Ja Jaram się strasznie, nie no, nasi sąsiedzi naprawdę mega zawsze potrafili jeździć, hardflip z podjazdu i poprzowicik, nie no hardzik naprawdę mocny jeszcze na takim spocie ciężkim, no i Maciuś, jak tutaj możecie widzieć jest zawsze zadowolony i naprawdę no i szybki, i Oli i szybki bin plant jeśli dobrze pamiętam to się tak nazywa i... Maciek dosłownie jest mega fajnym gościem. No tutaj chłopaków z Czech akurat nie znam, ale jeśli chodzi o Maćka, to naprawdę jak byłem w Łodzi i z nim rozmawiałem do podcastu, to taka ciekawostka, Maćka widziałem wtedy pierwszy raz w życiu. No ale w ogóle mieliśmy, miałem jakieś takie wrażenie, że jakbyśmy nawet się znali, już parę lat, no naprawdę, Maciuś pozdrawiam i mam nadzieję, że spotkamy się na desce, że uda się coś nagrać razem, fajnie by było i mam nadzieję, że kiedyś mieć nawet tych chłopaków tutaj z Konwersa też uda pozna poznać, fajnie jakby nawet coś razem uda udało się nagrać. No mój brat też teraz nagrywa, więc no mojemu bratu możecie też coś kiedyś wrzucić. Więc Maciuś, pozdrów chłopaków. No i teraz montaż tygodnia. Nic innego jak TJ Rogers powitalny przejazd w Skate Mafia. Do no tutaj to jestem strasznie na no tak i w ogóle na początku TJ Nolly backtaila próbuje i decha, odlatuje. Wjeżdża pod samochód. Wjeżdża switch frontside tailslide. Flip out. Noli backside Crooks, no, e, Noli flip na backside Cruxa i Noli backtail to fake it. Switch backside tail slide, backside big spin out, Big spin flip out na flacie i switch popshowie ze schodów co też jest dla mnie jakieś takie mega ciężkie, wybite. Switch pop backside no slide, Noli Frontside heel out, Noli Frontside 180 na switch backside Cruxa i switch side big spin na switch back No i backside hrugs, tu fejki, jeszcze ładnie ten 180 wybity z murka. I switch frontside, side flip out, switch frontside, side switch hard flip out. Tak, o, switch backside hill z czterech schodów, jeszcze przez barierkę. Backside hill ze schodów, tak samo, no mega. Fake backside big spin ze schodów też dla mnie jest przegięcie. Switch backside crux na murku pod schody, pod, pod górę, no zajawa. Noli frontside pop przez Gapim murek. Switch heel przez murek jeszcze z podjazdu, więc mega trudniej. Switch bl backside blunt, switch flip out. Switch frontside flip out, troja ze schodów. I noli kick flip backside taste light. Tak i noli trójeczka, backtail to fejki i switch heel na switch heal, switch frontside five switch backside out, jeszcze takie króciutkie five switch varial heel flip na meny, zejście z meny ze schodów i half hop heel na flacie, switch backtail, backside min out na zaokrąglonym murku, switch frontside nose slide Fake flip out Switch Meny Switch Frontside Big Spin Out Na ogromnym menepadzie Switch many, Switch True Out Na zaokrąglonej ławce Switch Frontside 2 27 hill Flip Out Nice No Licky Flip Backside No slide No Frontside Flip Out Na Courthouse Switch Backside side, tail slide, Switch Frontside Show It Out no To jest w ogóle tak samo dla mnie jakieś niepojęte i switch hill na switch backside 5. Jeszcze z tego murana na switchu odjazd przy barierkach, co jest też dla mnie mega trudne. Switch frontside big spin ze schodów i jeszcze przez pachoła betonowego, marmurowego. Switch hill przez gap. Nice. Może nie jakiś długi, ale za to wysoki, co jest jeszcze gorsze. Switchback set 180 przez murek przy schodach i trujeczka, i próba switchback set Noseband, switchback Slide. Nose slide na murku, który jest na kolejnym wysokim murku. Ale no ochroniarz tutaj się spina. I jeszcze, jak na złość, specjalnie wylewa wodę na murek na dojazd, co w ogóle... No cóż, no taką ma pracę, nie? No ale, no wiadomo, my skejci no nie szanujemy i potem wjeżdża switch, backside, noseblown, slide w ogóle to, że ten trik został zrobiony spoko, I jeszcze switch, hill na chodnik, ale po prostu lądowanie przerażające, że taka wysokość i TJ to zlądował, mega szacun, no ja tutaj się jaram strasznie, jak dobrze wiecie, bardzo lubię kanadyjską dyskorolkę, nie ma co ukrywać, no zawsze się wierałem, więc no, tutaj w ogóle nie ma co mówić, to montaż tygodnia, ale właśnie, TJ Rogers i Skate Mafia, to jest też takie dla mnie, Trochę dziwne, no nie będę ukrywał, bo czy TJ pasuje do Skate Mafia. Hmm. Ale powiem tak, na pewno bardziej się cieszę, że TJ trafił do Skate Mafia, niż miałby trafić do Primitiva. No, no cóż. No, ale i tak no, montaż tygodnia i no, nie ma co się spierać. I właśnie teraz tak patrzę, że w ogóle to jest Jeden z krótszych epizodów, wow, no w szoku, ale tak jak mówiłem, no za dużo też się moim zdaniem nie wydarzyło w tym tygodniu, chyba, że ja coś ominąłem, no to napiszcie mi i przypominam, że no niedługo sobie zrobimy konkurs z tym mystery boxem, także obserwujcie na Instagramie, linki w opisie. Dajcie suba czy to na YouTube, czy na Spotify, i moje pytanie: tak jak w newsach już mówiłem, to powtórzę, co w ogóle sądzicie o tym, że te wszystkie firmy modowe wchodzą w deskorolkę? Bo dla mnie to jest dziwna sprawa. No ale co? No hajs, nie? No po prostu hajs. A jak Wy się na to zapatrujecie? Dawajcie znać. No i w końcu mogę powiedzieć, że już epizody nagrane, więc o filmach, <noise> więc teraz w czwartek się słyszymy i przez najbliższe, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie chyba będziemy słyszeć się w czwartek. Pewnie, jak ja mówiłem ostatnio, zrobiłem sobie tam przerwę świąteczną, a tak to robimy dwa epizody tygodniowo. Wiem, że niektórym nawet to pasuje. Cieszę się bardzo, że tutaj mam paru takich wiernych słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że w ogóle poniedziałki i poniedziałkowe poranki wam umilam. No, a po świętach wjeżdżamy tutaj z gośćmi. Już jest, jak mówiłem, dogadane. No, ale już, mówię, no, po świętach na kwiecień to już będzie tak, że też w ogóle będą wjeżdżały dwa epizody tygodniowo. Że na przykład będzie jeden epizod w poniedziałek normalnie, tak jak teraz, te newsowe. W jeden czwartek sobie zrobimy z filmem. A potem na następny tydzień zrobimy sobie z gościem. Chyba, że też pomyślałem o czymś takim. Jak na przykład poniedziałek newsowy, środa z jakimś filmem. I piątek z gościem, no więc trzy epizody tygodniowo. Myślę, że bardzo fajnie. No i oczywiście, jeśli chcecie wesprzeć Skatecast, bo w tamtym roku tam jakieś wsparcie było. Nie będę tam mówił, że nie będę was namawiał, żebyście wiecie, tam tracili jakiś hajs. Bo też nie chcę tam mówić, że no dajcie kasę czy coś. Że mi tylko na tym zależy, bo jednak tyle czasu to robię i no. Ale w tamtym roku tam parę, no trochę tam kasy udało się z tego zebrać. Udało się właśnie zakupić sprzęt wyjazdowy, co był już w użytku wiele razy i bardzo się przydał, bo jednak jazda z laptopem i mikrofonem jest problematyczna, tak. Sprzęt mogę praktycznie do dwóch kieszeni schować, więc jakbyście chcieli tam wesprzeć, to też link do Patronite'a I patroni będą mieli zawsze nowe epizody prędzej, więc nawet na Patronite teraz w tym tygodniu. Chyba wszystkie epizody, tam, które nagrałem na najbliższe właśnie te parę tygodni, to wszystko wleci w tym tygodniu, więc mówię no. Jak chcecie. Tam od 5 zł wsparcie jest ustawione. Ktoś mi nawet kiedyś powiedział, że ustawić 100 zł, bo mu ktoś na pewno da. O dziwo ktoś dał. Jestem też zdziwiony. A cała kasa, którą się uzbiera, to pójdzie na jakiś merch, bo też parę osób się pytało, czy będzie jakiś merch podcastu, więc to jest akurat o czym to jest, to jest po prostu coś, o czym już od dawna myślałem, tak samo. Ale mów, tak jak kiedyś wspominałem, no nie chciałbym, żeby to wyszło w formie tam, wiecie. No jakby na przykład koszulka, to nie chcę, żeby to z takiego materiału poszło, że wiecie, to jedno pranie i wywalić koszulkę. No chciałbym naprawdę coś takiego konkretnego zrobić, że starczy to na naprawdę długi czas. Więc powiedz, jak chcecie wesprzeć 5 zeta? Nie wiem nawet, ile teraz piwo kosztuje. No. Z 5 zotych? Odmówicie piwa sobie jednego? A ja nie piję. Także no, mówię, nie ogarniam cen. A cała kasa pójdzie tutaj na rzeczy. I też, jeśli się uda naprawdę to kiedyś zrobić, to wleci jakiś konkretny konkurs. Też... Uda się kogoś nagrodzić. No dobra. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu sobie wyjdę pojeździć. Mam nadzieję, że u was jest super. Nagrywacie. Pogoda dopisuje. Każdy jest szczęśliwy na stricie. Czy na skateparku. Nie ma znaczenia. Ale lepiej na stricie. Tym bardziej nagrywy na stricie. <grych> Także co. Dzięki, że tutaj słuchacie. Nagrywajcie. Podsyłajcie. Na Instagramie rzeczy, które mogłem ominąć, lub które wynagrywacie, i chcielibyście, żebym o Was wspomniał. Jak na przykład, zrobiliśmy sobie tutaj jeden epizod z samymi polskimi montażami. I on się bardzo dobrze przyjął. Też to akurat też mi strasznie się podobało. Więc jak coś, to możecie podsyłać swoje montaże. Jakby się uzbierało parę. Zrobimy sobie kolejny taki epizod. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście możecie pisać: czy to do mnie na Instagramie, czy w komentarzu na YouTube. Jak chcecie znowu Q&A, to zadawajcie pytania. Zrobimy sobie znowu epizodzik. A tak to co? Dzięki, pozdrawiam, jeździcie. I tyle. Trzymajcie się. Ég á